Witam wszystkich w tym filmiku. Wypuścimy króliki na zewnątrz. Znaczy w sumie już wypuściłem. Posprzątam koiec i ogólnie zrobimy jakiś obchód po hodowli. O proszę, jak tu sobie na górze sobie śpią. No zobaczymy, co się będzie działo. Na razie ich wypuściłem pierwszy raz w tym roku, ale trawa nam bardzo ładnie rośnie. O proszę. Więc chyba warto, jest sucha. Coś tam będziemy kręcić. Dobra, wybieg wysprzątany. Jeszcze tylko dezynfekcja. Coś tu się blokuje. Raz na jakieś 2-3 tygodnie to robię. Trzeba. Myślę, że jest wystarczająco. Co, wpuścimy króliki, niech włażą tu z powrotem. Sierściuchy. Fajnie się im biega tutaj. Zostało mi tylko 11 samców. Reszta wszystko wysprzedana. Samiczki poszły, samce zostały. O, jeszcze przyniosłem im siana, bo nigdy rano im nie daję, jak wyrzucam im z kojca. No bo wiadomo, porozwalają i później muszę to siano wyrzucić. Także idę po siano, wracam i wgonimy to stado. Sianko już jest. Idziemy po stado. No, wracamy do siebie. Hop, hop. Hop, hop. No do siebie, gdzie? A może ich zostawię jeszcze z pół godziny. Tak, zostawię ich. Pokażę wam, co jest w końcu obok. Bo w sumie tego wam jeszcze nie pokazywałem. Chociaż dziś tu trafią króliki, ale trafiły też przepiórki. Faraonki, bo mi się tam już nie mieściły, miały ciasno, musiałem ich poprzenosić. Zobaczcie, tu już jest klapka konkret. 2,5 metra długości na 80 głębokości. Tu już jest konkret. O, dziś trafiły, wszystko jest czyste jeszcze. Robiłem im takie wielkie karmidło. O. Leży żaba na liściu. O, karmidło takie wielkie zrobiłem, zobaczcie. Dużo ludzi mnie pyta, co ja im daję w ogóle do jedzenia. To jest tak, mielona kukurydza, pszenica, trochę jęczmienia i karma pół na pół. No do tego wiadomo, dostają jakieś tam dodatki do wody. I minerały w proszku, ale to już filmik na dłużej. Dobra, idę po maluchę tutaj. Tutaj, gdzie widzimy te wszystkie trocinki, śmieci, właśnie będę sprzątał i wchodzą tutaj małe króliki, czyli wiedeńskie i dwa mioty termunckich. Czekinier, kurczę, idzie tutaj. Gdzie idziesz? Dobra, pokażę wam, jak tutaj będą już małe króliki. Jak widać, część królików wróciła, ale tylko część, więc muszę chyba resztę już ugonić, bo jednak długo sobie już tam picają. To wgonię ich i pokażę wam, jak tutaj w środku sobie się. No, stado wróciło do swojego miejsca pobytu. O, widzicie, jak sobie fajnie siedzą w tych dziurach? Elegancko im zrobiłem. I to jeszcze dorobiłem te górne części. Teraz to już w ogóle jest tutaj grubo. Dobra, idę wam jeszcze pokażę, co się dzieje u reszty. Także chwila, moment. Zobaczcie, co tutaj jest. Przepiórki biorą kąpiel w słońcu. To są wszystko faraonki. Te stare faraonki oczywiście. Tak, to już nic chyba nie widać. A, jeszcze widać.
No, zamknij ich, niech jeszcze posiedzą. I idziemy z powrotem do szopki. Jak już mówiłem, teraz przeniosę króliki wiedeńskie. Wszystkie maluszki bardzo ładne. Pokażę wam tam na miejscu. Chodź tutaj, przyjaciel. Skrzyneczka i idziemy. Dobra, dotarliśmy do końca. Jak widać, jedzenie, woda jest, siano jest, dezynfekcja jest. Maluchy mogą sobie już trafiać. A, piękny. No, skakuj ty teraz. Ten jest bardzo ładny. Masywny. O, się trzęsie biedak. A i łebek już ma ładny. Bardzo ładny. I ostatni, szósty. Na wybieg. Jak widzicie, tamte są wszystkie w środku. Wgoniłem je. Zobaczcie, jakie mają legowiska. Jeden tylko na dole siedzi na słońcu, reszta u góry. Dobra, idziemy po resztę termundów. No i teraz statko termundów. Proszę bardzo. O, już jest dwa. Trzy. Cztery. I 5. Było ich tu więcej, ale sprzedałem jednego samczyka. Także już jest jeden mniej. I jeszcze u tamtej, co było 8, sprzedałem dwie samiczki. Więc w zasadzie zostało ich 6. Idziemy po tamte, tylko że tamtym zaznaczymy uszy. No, żeby mi się nie myliły, kto jest kto. No i jest. Ostatnia porcja króliczków. O, proszę. Te sobie poznaczyłem, żeby mi się nie pomyliły. O, jednemu widzę, coś krew leci, ale to nic mu nie będzie. Jeszcze ich tu kilka jest. 3, 2, 1. No i to już właśnie ostatni królik. Bardzo jestem zadowolony. Trafiło tutaj naprawdę ładne statko. Ładne statko. Dobra, ja ich trochę tutaj zostawię, żeby się zaklimatyzowały i no i wpadnę zobaczyć, co u nich. Zaraz wam pokażę resztę tamtych maluszków, co z tymi wiedziami, które uratowałem i tak dalej. Patrzcie na to. Mega śmieszne stado. Zaraz im będę sprzątał klatkę, to wam pokażę, jak wyglądają te małe. Małe wiednie, ale są przepiękne. Teraz mogę wam pokazać te statko, co tu biegało. Wiedeńczyk, co tam ci? Pokaż się tutaj, koleżko. Ten troszkę chudy, ale tu się ukrył. Jakiś taki, widzę, ciemny.
No i termontki, jak tu widać, wszystkie żyją pięknie. A ten też chudzienki. Chudzienki jeden. No to nic. Jeden chudy, ale reszta gruba. Co tam? Pokaż, co tutaj widzą. To jest bardzo ładne. Ja bym wypadł. No jak widać, stado tam się schowało. Cóż, posprzątamy klatkę, już ich nie będę tutaj dręczył. I idę po samiczkę. Ten to zobaczcie, jaki grubas. Skubany. No jak widać, i nowa szczółka, i samiczka już wróciły do klatki. Maluchy się na tyle tam kotłują elegancko. A wreszcie troszkę odpocznę, może ich mamuszka nakarmi. Dobra, zabieram lampę i już nie przeszkadzam. To tyle w tym filmiku. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!